Witajcie kochani w Dniu Pańskim. Dzisiaj zatrzymujemy się przy Księdze Psalmów, fragment z Psalmu 85, który jest wielkim wezwaniem do wierności dla nas. Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg. Oto ogłasza pokój ludowi swemu i świętym swoim. Niech się nie stają znów nierozsądni. Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją, tak, iż chwała zamieszka w naszej ziemi. Łaska i wierność spotkają się z sobą. Ucałują się sprawiedliwość i pokój. Ten psalm był dla mnie bardzo ważny, kiedy byłam w liceum. Był jeden kolega u nas w klasie, który miał ogromne problemy z narkotykami. I czytając ten psalm, usłyszałam bardzo wyraźnie, że łaska Pana i wierność modlitwy da łaskę temu człowiekowi wyjścia z nałogu. I przez wiele, wiele lat, żyjąc tym właśnie fragmentem, że łaska Pana i wierność moja w modlitwie przyniesie owoc, żyłam, modliłam się i powiem Wam, że doczekałam momentu, w którym mama tego chłopaka powiedziała mi z wielką radością, że on jest wolny. To było po bardzo wielu latach. Przychodzi mi na myśl święta Monika, która modliła się tyle lat za swojego syna, ale jest też wiele, wiele przykładów obok nas, ludzi żyjących, modlących się wiernie. Pomódlmy się dzisiaj, drodzy, dla każdego z nas, kto potrzebuje wiernej modlitwy za kogoś bliskiego, o moc Bożą, abyśmy nie ustawali i abyśmy pamiętali, że łaska Boża i wierność naszej modlitwy na pewno się spotkają. Bóg to dzisiaj obiecuje, więc wesprzyjmy tych, którzy potrzebują wiernej modlitwy, modlitwy, która jeszcze trochę musi poczekać na owoce. Prośmy przez wstawiennictwo Matki Bożej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko wiernej modlitwy, módl się za nami. Życzymy Wam wielkiej siły w tej wierności w modlitwie. Proszę też Was o wsparcie modlitewne dla nas. Posługujemy w Gdańsku grupie dzieci. Wasze wsparcie będzie dla nas bardzo, bardzo ważne. I zapraszam jeszcze do modlitwy pieśnią Łaska i pokój. Przyjmujmy łaskę Bożą. Do zobaczenia, pięknego dnia.